of Detective Sebastian Castellanos. It's the police. Anybody there? This is unbelievable. There's something wrong with this place. Witam Was serdecznie, z tej strony Marek Obragie. Kontynuujemy naszą przygodę z The Evil Within. Dzisiaj odcinek po odcinku. Ostatnio właśnie przechodziliśmy tą wiochę, tą rozszerzoną w chapterze trzecim. Rozszerzoną, większą lokację. No nic, i kontynuujemy. Z tego co pamiętam, ostatnio uciekłem przed wieśniakami. Mam nadzieję, że oni w ogóle tutaj nie przyjdą za mną. Bo jak nie, to się wkurzę. Okej, o. Fragment matel, tego chyba nawet nie zauważył. Okej, dobra, otwieramy po cichu. Ale nie jestem pewny, gdzie oni poszli. Czy oni w ogóle... Kurwa, ktoś tu jest. O kurwa! Czesiek! Masz na to! Pierdalaj! Kto tu jest bogiem? Dobra. Okej, włączyłem sobie teraz stoper dopiero. Brawo ty, brawo ja. Dobra, nie będziemy marnować amunicji do tego, do strzelby. Pójdziemy sobie z rewolwerem. Okej, dobra. Sprawdzimy, czy tutaj ktoś jest. W ogóle chciałbym przejść od drugiej strony, bo nie wiem, czy tamte wieśniory gdzieś się nie poczaiły. Że... popowy w stylu tam weszłem. Kiedy atakowałem było kapturzonego. Może uda się wyjść inną drogą. Okej, to chyba było tu. Nie, to było tu. Dobra. Mam nadzieję, że te drzwi będą mu otwarte. Nie, kurwa, bo to jest zawsze tak jak to złość. Może będziemy mieć jednak szczęście. Dobra, w dobrym momencie tutaj wyszliśmy. Po cichu, ja rozejrzam się w terenie. A tu na razie nikogo nie widzę. Tu chyba nikogo nie będzie. Oprócz tej płatki tutaj. Dobra. Tutaj sobie weźmiemy. Rozbijemy oczywiście co? Nic. Oczywiście nic tu kurwa nie ma. Potrzeba to nigdy nie ma. Dobra. Z tego co pamiętam, to była pułapka. Kurczę, tych pułapek chciałbym użyć na bosie, ale kurczę, jest takie ryzyko, że się w nie wjebę. To jest głowa mała. Dobra, tu jakoś fuksam, ale naprawdę nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Ale okej. Co za pałki. Zejdziemy sobie na dół i powoli, powoli będziemy tak cichaczem przechodzić tą drogę, co wcześniej przechodziliśmy. Może tak, no, będziemy likwidować tych zjebów, tych, którzy nie wykończyliśmy w poprzednim odcinku. Tutaj jest nas kochany. Potróbka demoniczna z koszmarów. Z nie wspiłą mechaniczną, ale z nim się zajmą punie. O właśnie, bodajże tutaj była punia. O
tą pompę nie też bym wykorzystał może. Dobra. Okej, 4x4. Myślałem, że się wjebę. Dobra. Przejdziemy sobie tu. Tak, przejdziemy sobie tu i tutaj. Wiecie, żeby tak sprawdzić, czy kurczę, nikogo tutaj nie ma z niepowołanych osób. Także była pułapka. Jej też na razie nie będziemy rozbrajać. Jest taki listy mega przykokrzony pustek. Do wyjania. Tutaj nikogo nie widzę, a i tak jakbym widział, to nie mam czasu. Mam zajebisty fajny napisek. He is watching. On patrzy, nie możemy odejść. No właśnie, to co było w tamtej gazecie, co czytaliśmy ją właśnie w Safe Runie, w Safe Zone. Moje błędy językowe naprawdę ręce padają. W Safe Zone w odcinku wcześniejszym, trzecim. Dobra, i przejdziemy sobie tutaj. Chyba nic nie ma. Tutaj chyba też nie. Tego zjeba spalił, nie wiem jakim cudem on to znowu jest. Mógł coś podnieść, czy mi się wydaje? A, zbadaj. Sam się badaj. Otwieraj. Okej. Okay. I tak, i tu po cichaczu, czy jest tutaj jakiś frędzel? Bo już tu się zaczyna robić nieciekawo. No co panowie? Dobra, na razie nikogo nie mam, a bym chciał iść do tamtego budynku. Bo tam chyba siedzą, ale mi się wydaje, że tutaj na zewnątrz też jakaś purchała łaź. Dobra. Na razie się żaden nie pokazuje. Dobra. Będę kogoś słychać, ale nie wiem, czy to w tym budynku, czy na zewnątrz. W budynku chyba. Dobra. Naprawdę nie wiem, z której strony już te dźwięki, czy z środka, czy z zewnątrz. Dobra, ryzyk, ryzyk. Wchodzimy tutaj. W środku jednak, na moje szczęście. Dobra, tu mam nadzieję ich wyeliminuję z ukrycia i to chyba będą wszyscy już poza bossem, bo naprawdę ile to można. Wyciągniemy sobie broń, jak na wszelki wypadek. Dobra, chyba się nie szczaił. Dobra, idziemy, nie mam czasu za bardzo na najewanie się z parszywcami. Dobra, mamy go. No, w końcu się udało jakiegoś jednego chociaż po cichu załatwić. Bo tak kurwa ciężko z tym było. Dobra, idziemy na górę. Tam bo też było jeszcze dwóch. Zjechać tu na...
Tutaj sobie będziemy może strzelba, nie. Dobra. Są emocje już, kurwa, niby nie ma takich start wielkich, ale już tak się idzie już naprawdę naemocjonować tutaj tym klimatem tej gry, że jest ciężko jeszcze. Ciężko, wymagająco, ale to lubię. Dobra. No, mamy ją. Życie kolega nie zauważył. Kurwa. Tu ją mam też szczęście. Dobra. Czemu na kolegę sobie poczekamy? Sobie trójka może i jakby co to go przyszpulimy gwoździem bry. No i moi drodzy, to chyba by było wtedy na tyle, jeżeli chodzi o przeciwników. No oprócz oczywiście tego bossa, tego przyjeba z piłą mechaniczną. Jak to ja mówiłem w wcześniejszym odcinku, demoniczna wersja popka? No to coś w tym stylu. Będziemy walczyć. Spierdzielaj! Bardzo ładnie. Dobra, mam nadzieję, że to już koniec tej hołoty. Dobra, teraz czas na, mam nadzieję, eksplorację. Dobra, żebym pamiętał, kiedy, gdzie jest amunicja, gdzie jej nie ma. Dobra. Trochę już amunicji jest. To mi w ogóle niepotrzebne, bo potem się kurwa nie będę wracał. Nawet. Przyszłem to, co tutaj mam. A, dobra, tu będzie jedna scenka, to ja bym może przed tym po prostu sobie po... sprawdzał. Tak, o właśnie, muszę sobie przypomnieć, użyję tej tutaj papki na walkę z bossem. Muszę sobie przypomnieć, gdzie ona dokładnie. Nie chcę tej butelki. A, dobra, tutaj. A, jest jeszcze tutaj. Właśnie, i to użyjemy z bossem, jakby co. Okej. Luz, luz. Otwieraj. Pozbieramy sobie może te statuatki. Miejsca właśnie. No nie, to jeszcze tu jest. Spierdalaj. Masz ma to. Żyj to. Dobra, bardzo ładnie. No bym się nie spodziewał już jakichkolwiek wrogów tutaj. Ale jednak gra potrafi zaskakiwać. No jak się wkurwie to zarobić, a nie też zarobita jeszcze. Dobra, tu są płatki. Ogólnie to też by się przydało je wykorzystywać, ale bym się nie wjebał. Jak to ostatnio bywało. Cały czas patrzę sobie, chciałbym przygotować tą plaszę do walki z bossem. Dlatego tak patrzę. Rozbrać, nie rozbrać. Nie to. Dobra, to mnie rozwalić. Tak, mam nadzieję, że tutaj pułapki kurwa nie ma. Aż dziwne, że jest tylko jedna. Dobra, chyba jest tylko jedna. Dobra, tu jest jakiś elek. No tu też. Normalnie umiera mi ta gra teraz. Tu mamy jakieś kurwa skoki na bardziej kurwa bez liny.
zombiakami w roli głównej. To jest tak, moi drodzy, że tu jest statuetka. To jest pierwsza ze statuetek, tylko nie wiem, gdzie ona tu... Tej tu kurwa strony było. Musi też tą pułapkę tam, pułapka jest tam, dobra. Gdzie ta statuetka była? Jest, dobra, namierzyłem ją. Jest tutaj. Kurwa! Sep. No. Cenność tego rewerwera też na pewno musimy poprawić. Jeśli nie będę wkurwiał za każdym razem. Dobra, chodzimy na górę. Też było trochę fantów. No, jakby już się zaczyna gra robić coraz trudniejsza. Już tutaj mam problem, a to dopiero jak będzie później, jak wkroczą naprawdę te ciężkie bossy po sobie. Choćby nawet ta Alice Dering, ta dziwka. O, naprawdę będzie się działo, wiesz, tam w tej grze. Dobra. Nie bezpodstawnie wziąłem tą grę jako pierwszą na moim kanale pod względem poziomu trudności. A tu mamy szczepiający pełt, on też nam się przyda. Okej, schodzimy, idziemy po następny kluczyk. Nie wiem, czy tu w ogóle dałam wszystkie zabrać. Postaram się. Ale oczywiście też mogę o tym zapomnieć, ale wydaje mi się, że chyba wiem. Znam całą lokalizację tych kluczy. I przed walką z bossem jeszcze pójdziemy, tworzymy sobie je. Naprawdę tak przygotujemy się typowo do walki. Naprawdę może być ciężkawo. Dobra, później wiem, że tu jest statuetka, jak wuj ją widać. Tu jest kolejna. Okej. Okay. Sobie kluczyk weźmiemy. A tutaj w niespodziance niedaleko. No masz, Stefan, masz, dotnij. Bo prawdziwego łańcucha poczuł się. Prawdziwego inżyniera. Nie możesz przegryźć? Czemu kurwa piła? Razem kurwa piła. Oglądałeś taki horror piła? No. Chyba nie. Bo to co teraz robimy kurwa w tej grze to jest gorsze od tego filmu. Może się tak na początku nie wydaje, ale zobaczymy co będzie później. Dobra i mamy tutaj kolejną statuetkę i bodajże, a nie jeszcze, to jest przedostatnia, jest jeszcze jedna. Nic tylko na razie marnej amunicję. A mi się wkurił, a mi się wjebał. Dobra, to jest kluczyk. Chyba dobrze wiedzieć, czy gdzieś są te pułapki położone. Okej, okay, tu jest pułapka. Tutaj i tam jest ta linka. Dobra, no ja tak patrzę jeszcze pod względem tego bossa. Dobra, i pójdziemy sobie jeszcze po... albo nie pójdziemy. Ja sobie spróbuję tą pułapkę wykorzystać z... Bo tam jest pułapka, tam się wchodzi na górę po tego klucza, po ten klucz, ale przy około tej drabiny jest pułapka. Jak wejdę teraz na tą drabinę, to ona wyjebie i będzie w tokach, czyli będzie kaszana. Więc próbujemy może po tamten klucz pójść od razu po walce z bossem. Zarazem pójdziemy do save runu, do save zonu, runu, kurwa, co ja z tym runem? Do save zonu. Ulepszamy sobie w momencie coś. Później pójdziemy do tamtego mieszkania, do doktorka. Później stoczymy walkę z bossem. I skończymy odcinek. Niby fajny plan. Super fajny. Dobra, tylko jak to będzie w praktyce. Pilnuj sama siebie. A za tego nic nie mamy. Dobra, moi drodzy, idziemy korzystać. Trzymam, jeśli się dobrze nie mylę. Trzy, dobra. I tak, no może teraz sobie otworzymy tutaj. Może coś będzie ciekawego. O! To miód dla mojego serca. 5000, bardzo ładnie. Dobra, już tutaj nam szczęścia sprzyja, to jedziemy dalej. No moment, kurwa, to ja. O, 12, może być. Dobra, no i kolejny. Z tego nie jestem zadowolony. No nic. Dobra, moi drodzy, idziemy jeszcze
sobie ulepszyć. Co by sobie tutaj ulepszyć? Może sobie będziemy ulepszać tą kuszę agonia. No i wiemy chyba nawet co sobie ulepszymy. Zrobimy tak. Bełty do agonii. Oślepiający bełt i wejdziemy sobie czas. Oślepiający. A ile mamy, jeżeli chodzi o obrażenia do strzelby? 3,5. Tutaj 4,5. Weźmy tak. Zwiększymy to i zwiększymy to. A w strzelbie zrobimy sobie tak, że zrobimy sobie, zwiększymy szybkostrzelność. A nie, 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 strzelba. Właśnie zdziwiłem się, czemu na drugim poziomie, bo szybkostrzelność. Tak. No i dobra. Damy to wszystko. Bo sprawności chyba już. Dobra. Jak to wygląda za ilością amunicji tej strzelby? 4x4. Nie chcę tego sad. Dobra, no to nic, zapiszemy sobie i będziemy jechać dalej. No tak, szpon chorwy, tak więc zapisz. Yeah! Akumu! Boże, kochany. Że ja miałem pomysł, kurwa, z takim, kurwa, inicjatywa na YouTubie. Najcięższy poziom, trudno mi się zachciało się popokowi. No nic. Dobra. Otwieraj to, idziemy tam do korka. No, tu oczywiście nic nie ma. No, tu chyba raczej też nic. Dobra, i pójdziemy sobie do tego doktorzyny. Znaczy kastenka nie, tam drobna rozmowa z Sebą a doktorkiem. Wtedy. I później ruszymy sobie na bossa. Czy coś tutaj przełączyłem? Nie. Muszę pamiętać o tej amunicji, żeby ją później zabrać jakby co. Szczykawka to w ogóle nie jest potrzebna. Dobra. Okej. Okay. Tutaj coś było. Zatem nie, sam się kurwa. Padaj. Nie. How did you get it open so quickly? You're welcome to give it a try. Please, time is of the essence. It is imperative we find Leslie before anything should happen to him. No, wjebał się kurwa na strych, będzie rządził jeszcze. Matko Boska. O, czytajmy sobie tutaj rozmowę. Nagranie. Posłuchajmy i odczytajmy. Experiment number 4. Subject numbers 4 through 13. Brainwave activity diminished, but synchronization achieved. Subjects should begin experiencing a shared consciousness. Previous trials indicated rapid deterioration of consciousness. Their minds became an exquisite mass, an amalgam of mental carrying. I'll have to connect myself if I want to experience their terror before it diminishes. Okej. Okay. Tylko podpowiem na tym poziomie rozgrywki, że te nagrania mają duży związek z tymi zaginięciami, których sam czytaliśmy o nich w gazecie, przynajmniej w tym Elk River, w tej wiosce. A jakie mają związek, są później się wszystkiego dowita. Apteczka. Duża strzykawka znajdująca się w tej apteczce przywraca dużą ilość zdrowia, ale ma też czasowe skutki uboczne. Apteczek taki jest ograniczona ilość, ale zwiększa ona również maksymalny poziom zdrowia za każdym użyciem. Mnie to wcale tutaj nie cieszy. Nichuchu. Nie cieszy. Dobra, no nic. Chyba trzeba się przygotować powoli. Oślepiające, moi drodzy, i zrobimy sobie tak, że mam 12 części i sobie pipniemy jeszcze
pełen. Dobra. Pykniemy jeszcze sobie tak. I pozostała nam tylko ta walka. Dobra. Jedziemy. Będzie. To mam emocje. No, dobra. Otwieraj. Idziemy do tego zasmarkańca. Dobra, jakby co, jakbyśmy tutaj uciekali. Tutaj mam popencję. Gdzie mam tą popencję? Tu mam tą popencję, ale kurwa, myślę, żeby mi się w to wniebał. Trzeba będzie tu przejść. Ja tutaj byłem, byłem. Mu się tu wniebał, to trzeba było tu przejść. A jak jeszcze tam miałem pułapki. Dobra, i to jest tutaj. Dobra. Tam jest tamten domek. Tak, gdybyśmy to. Dobra, dobra. Jakoś spróbujemy to jakoś ogarnąć. Spróbuję może wejść na górę. Uff, chwila, żeby pomyśleć. Dobra. Idziesz kurwa? A nie, to nie tym rogiem. To jest tu. Dobra, idziemy. Nie? Chodź tu, szmato! Uhu! Dobra, zaczynamy zabawę. O kurwa. Dobra. Okej. Chodź tu, dziko. Spróbuję to naprowadzić na tą pułapkę. Ty kurwa, dziku. Ja! Wiedziałem, kurwa, że te pułapki szybko wybuchają. Kurwa jebana! Dobra. Starcie numer 2. Podróbka Popka kontra Maro. Dobra. Zapisało mi się ekwipunek? Chyba nie. Ciekawe, gdzie mnie zapisało. Czy mnie zapisał? Czy to ten rozmowa z Wiktorkiem była, czy nie był? Walki z tymi włosami tutaj naprawdę. Ale nawet mnie nie trafił kurwa, tylko moja kurwa genialność. Dobra. Nie. How did you get it open so quickly? Welcome to give it a try. Bla bla bla. Please, time is of the essence. It is imperative. Zagłuszam cię. To już żeśmy słuchali. Dobra, jeszcze raz plan taktyczny. Ten co wcześniej, tak i tak. Dobra. Szczerba. Dobra. I idziemy. Dobra, chodź tu, Frenzlu.
się jeszcze w nią nie wjebał, to by był będzie dym. Dobra, udało się. Dobra, chodź tu pajacu. Idziemy tą samą strategią. To tak wizgoś, tutaj możesz. Chodź, 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 chodź. Kurwa, że go wymanewrowałem, to jest cud. Dobra. Spróbujemy nie zmarnować bełtu. Szybko schodzimy po drabinie. Wiem, że musimy go szybko załatwić. Dobra. Idziemy dalej planem taktycznym. Próbujemy tutaj go załatwić. Nie wiem, gdzie on polos. Dobra, jest. Nie, kurwa, nie przeładowałem. Dobra, masz. Udało się? Chuja! Dobra, chodź tu. Jest! Dobra, moi drodzy, udało się. Myślałem, że będzie ciężej. Niepotrzebnie rzuciłem jednak amunicję do walcząc z nim. Mogłem używać tamtej pułapki, ale no. Już lepiej. Lepiej już jest tak, jak jest teraz. Dobra, pozbieramy sobie fanty. No i będziemy powoli kończyć. Nie chcę, żeby mi się tak przedłużył materiał jak ostatnio. Tutaj coś miał. Okay. Tak. Przeładuj. Dobra. Idziemy po tą ostatnią statuetkę. No i kurczę. Były emocje, były, ale też nie było aż tak ciężko. Kurwa, gdyby nie ta pierwsza pułapka, to przeszedłbym już za pierwszym. Tutaj coś jest. Ale tutaj raczej skrócik, który mógłbym wykorzystać, nie wykorzystałem. Dobra, tutaj nie ma, idziemy na górę, potem statuetkę. Tu nie mogliśmy wejść, bo była ta bomba, która mnie pozdepcyła na pierwszym wejściu. Dosyć masywny złój żelu z mózgu. Schodzimy. Dobra, tu chyba już nic nie było z tego co widzę. Nie, dobra. Idziemy. O, tu coś jest, może coś będzie. Granat. Wow. Granat z trzonkiem jest reliktem sprzed niemal 100 lat. Nie wiadomo, jak dostał się w prywatne ręce. No ja wiem, ukradli. Zbadaj, a nie chcę zbadać. No to się buje. Przy badaniu. Dobra.
rzucimy się po tą amunicję tutaj. Kurczę, ja bym wolał przed tym rozbrojeniem tej pułapki jednak zapisać. To jest tak kurwa przejebane z tymi pułapkami, że naprawdę. Prawda jest tak niepewnie, jest rozbrajający szok. Dobra. O, tą amunicję już wziąłem. Fajnie. Fajnie, kurwa. Dobra, to chyba wiem, że jeszcze u doktorka ta była amunicja do selby. Któż mi się nie wpierdolił i tam w tamtą. O nie, nie, dobra, to my zbroimy, spokojnie. Zresztą nie są te wymagające. Spokojnie, gdzie to kurwa jest tutaj, dobra. To też sobie rozbroimy. Bang, okej, jest, spokój, cisza. Tutaj chyba żadnych papek sam sobie nie przygotowałem. Dobra. Tutaj była jeszcze amunicja, z tego co pamiętam. Tutaj chciałem go wykończyć. No trochę, też trochę nie przemyślałem sprawy. Poniosło mnie już tym nożem. Ale dobra. Nie ma nic, co wyszło nam na złe. Było zbadaj tak nie znowu. Coś mi się tu wydawało, żebym mógł podnieść, ale potem będziemy się już spać z tym. To jest strzykawka. W ogóle nie. O, jest. Dobra. Przeładuj. Okej, dobra. No i tak to możemy chyba. A, zapiszę sobie. Tylko sobie zapiszę w safe zone. Nie będziemy używać tych kluczy w tym odcinku. Niestety, żeby się przedłużyło. I chciałbym tam tą pułapkę rozbroić. To w tą chyba weszedł. A tam rozbroiłem. Dobra. To zrobimy tak, że sobie zapiszemy przed rozbrojeniem tej pułapki. No wiecie, zależy mi na tych częściach, a też nie chce się, żeby gdzieś wczytało. To chyba się zapisało po walce z bossem, ale nie wiem, czy ten ekwipunek raz się zapisuje, raz się nie zapisuje. Dobra, taki modę. Okej, zapisałem. Zapisałem i okej. Dobra, spróbujemy na szybko rozbroić tą pułapkę. I to będzie chyba tyle, jeżeli chodzi o kwestie w tym odcinku. Będziemy się już dalej srać. Już nie ma co. Raczej wszystko to już zebrane. O, prawie wszystko. Są pewne niedomówienia w tym moim poglądzie na sprawę. Okej, tam chyba już wszystko wziąłem z tego. Ja nie chcę naprawdę, moi drodzy, tutaj nic przeaczać. Tutaj jest naprawdę na akumu, na tym poziomie, dosłownie najtrudniejsza część amunicji jest naprawdę ważna. Dobra, jedziemy. Rozbrójmy to, mnóstwo. Jest! Dobra, udało się. No nic, dobra. Zmierzamy ku końcowi. Ile mam amunicji tutaj, przeładujemy. Tu jest całkiem nieźle. Zwiększyć może moc ognia w tym rewolwerze zamiast pakować zapasy. Dobra, mniej sep. O co dam się, ta piwa nam sprzyda. O. Dobra, i z głowy. Dobra, spadałem z tego sypu. Wait! Over here! Wait, officer. You must take me with you. Detective Castellanos. Detective. Leslie should be just ahead. It is imperative that we find him. Dobra, kochasie, kończymy tą zabawę. Na dzień dzisiejszy. Okej. Dobra, mieliśmy już walkę z pierwszym bossem. Dało się go jakoś przejść, choć boli mnie ten zgon. Ale właśnie musicie tego przyzwyczaić, bo naprawdę nie jestem dobrym, aż takim super mega graczem. No nic, na tą porę to będzie wszystko. Dziękuję wam wszystkim, kochani, za uwagę. Komentujcie, lajkujcie. Będę wam bardzo za to wdzięczny. No i tak, trzymajcie się. Marokobra gry na pełnym hardzie. Nara.